Tak mógł wyglądać banknot 200 zł z Zygmuntem I Starym. Banknoty, które znamy z obiegu, nie musiały wyglądać tak jak obecnie. Nieraz NBP wybierał jeden z kilku projektów lub prosił artystę o wprowadzenie zmian. Portret króla mógł wyglądać zupełnie inaczej niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. W tej wersji wizerunek jest wzorowany na medalu z epoki. Na projekcie pojawia się dodatkowy element, którego nie ma na ostatecznym banknocie. Jest to rysunek kaplicy zygmuntowskiej z katedry na Wawelu. Ta jedna z pierwszych renesansowych budowli w Polsce zwiastowała nową epokę i była często naśladowanym wzorem. Druga strona banknotu. Na banknocie obiegowym orła umieszczono na tle dziedzińca Zamku Wawelskiego. W tym projekcie widzimy orła z fasady kaplicy zygmuntowskiej na swoim naturalnym tle architektonicznym, z ozdobną wstęgą. Nie udało mi się zidentyfikować pochodzenia ani znaczenia renesansowych ornamentów po bokach. Jeśli ktoś wie, na czym są wzorowane lub jaką mają symbolikę, to proszę o informację w komentarzach. Tak mógł wyglądać rewers banknotu 100 zł z Władysławem Jagiełłą, podobnie do tego, który jest w obiegu, dlatego zestawmy je ze sobą. Jest tak właściwie jedna różnica. Zamiast centralnie umieszczonej tarczy z orłem są dwie. Druga przedstawia herb pogoni. Wizerunki godła Polski i Litwy pochodzą z nagrobka Władysława Jagiełły z katedry na Wawelu. Zapraszam do obejrzenia innych filmików o banknotach i monetach, na przykład o tym, jak mógł wyglądać banknot 500 zł z królową Jadwigą lub o tym, co znaleziono w nieoznakowanym pudełku w magazynie Mennicy.